Hej, siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z gry Farming Simulator 19. Na samym początku, moi drodzy, przypominam tylko o zostawianiu łapeczek w górę oraz subskrybowaniu kanału. Jak wiecie, też na kanale odbywa się obecnie giveaway, dlatego zachęcam do odwiedzenia filmiku. Jak nie zapomnę, to po prostu linkaż do filmu z giveawayem podkleję wam w komentarzach, także zachęcam do sprawdzenia. Kto wie, może akurat wam dopisze szczęście i uda wam się wygrać. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się, moi drodzy, obsiewaniem pól, ponieważ ostatnio mieliśmy tak całkiem sporo uprawiania, między innymi kultywatorowania, jakieś tam głęboszowanie po orce, wapnowanie, które jest teraz tak naprawdę jednym z niezbędnych czynników w momencie, gdy mamy tutaj dodane na gospodarstwo precision farming. Ale nie tylko, bo trzeba też troszeczkę wydać kasy, bo mamy 870 tysięcy na koncie, no i coś trzeba z tymi pieniędzmi robić. Myślę też nad troszeczkę przebudową gospodarstwa, ponieważ kupiłem troszeczkę większych maszyn, na przykład tutaj ten kultywator właśnie marki Bergold i on, no, średnio ma ochotę się gdziekolwiek zmieścić, żeby go zostawić. Więc myślę, że będziemy musieli zagospodarować jeszcze gdzieś tam kawałek terenu na niektóre właśnie maszyny. Zastanawiam się też nad rozwiązaniem tego w troszeczkę inny sposób i właśnie kiedyś wspominałem o tym, że będę chciał, bardzo możliwe, że będę chciał rezygnować z hodowania koni tutaj na tym gospodarstwie. I na razie od tego pomysłu troszeczkę odbiegliśmy, ale myślę, że do tego wrócę. No, konie tutaj jakoś właściwie na sezonach nie są mega dochodowe. Oczywiście w perspektywie na przykład jednego roku nie są, ale już na przykład kilku bądź kilkunastu sezonach jak najbardziej wtedy wydają się dosyć opłacalne te konie. Mimo wszystko, no tutaj sądzę, że te konie chyba mieliśmy tak naprawdę jako pierwsze zwierzęta na tym gospodarstwie, więc myślę, że możemy sobie troszeczkę je też odpuścić na razie i przebudować lekko gospodarstwo, a zamiast właśnie koni postawimy sobie właśnie może jakąś taką wiatę, dzięki której będziemy mogli chować nasze coraz większe to maszyny oczywiście. Teraz tak. Do zasiania mamy w sumie no kilka pól, ale dla mnie to tak jakby dwa pola, bo mam dwa płodozmiany zrobione. Jest to płodozmian B, czyli pszenica i jest to pole 25, 26, 27. Jest to płodozmian D, czyli jęczmień 11, 13 i 12. Mam jeden siewnik. I wygląda na to, że właśnie chciałbym kupić sobie też drugi siewnik, ponieważ no, na jeden siewnik to już tutaj tak średnio to idzie. I wspominałem właśnie ostatnio, że mam w planach wymianę siewnika, ale wymianę siewnika zrobimy, słuchajcie moi drodzy, po prostu jak zasiejemy już te pola. A na razie ten siewnik, który jeszcze mam, on sobie tu będzie po prostu funkcjonował. I teraz jak to było? Na B mamy pszenicę. Więc na B zrobimy sobie pszenicę. Ja aż tak dużej uwagi do tego płodozmianu niestety nie przywiązuję już, ponieważ jest to jeszcze w mojej opinii troszeczkę niedopracowane niestety. Myślę, że po prostu twórcy modyfikacji, oni w miarę dobrze to zrobili. Oczywiście nie mam tutaj żadnych tam jakichś pretensji i tak dalej, bo ogólnie Mod Seasons jest czymś, co naprawdę mogliśmy sobie chyba wymarzyć do 19, jeżeli chodzi o modyfikację, chociaż Seasons od 17, czy od 15 już jest, także tutaj w 19 ja tak naprawdę też debiutuję z tą modyfikacją. I powiem wam tak, dlaczego pododmian mi nie pasuje? Pododmian mi nie pasuje, ponieważ chciałbym mieć możliwość zmiany nazwy tutaj w tym, a tutaj chciałbym mieć możliwość przypisania sobie na przykład numerku sezonu, nie? Wtedy byłoby mi o wiele prościej też. I chciałbym mieć gdzieś tutaj licznik sezonów wprowadzony, wiecie, czyli na przykład, który już jest rok na tym gospodarstwie, bo inaczej, no to tak troszeczkę idzie się w tym pogubić i ja tak naprawdę już dawno straciłem rachubę, który to już jest sezon, nie wiem, czy to jest 10, 11, 12, 15, czy cholera wie który. Dlatego właśnie tak mówię, że fajnie by było wprowadzić tutaj kilka takich ciekawych urozmaiceń. Pole numer 27 zrobimy, tak. Urocia będą w lewo. Zrobimy 3 urocia. Automatycznie wygeneruj kurs. To pole będzie ogarnięte crossplayem. Pierwszy punkt teraz. Nie wiem, czy tutaj nawóz będzie rozsiewany. Chyba nie będzie.
A jeśli będzie, no to spoko, ale coś mi się wydaje, że nie będzie z nawozem. Zaraz zobaczymy sobie. Jak będzie z nawozem... pH mamy tutaj... A tutaj mamy coś słabo z pH, coś by mi tam nie obsiało. Dziwne. Dobra. Nawóz tutaj się sprawdza. Nie, no nie tutaj, tutaj się sprawdza nawóz. Co ty, Karol, robisz? No, mamy na zielono, więc jest okej z nawozem. No tak, bo my ten obornik tam puszczaliśmy, nie? Teraz tak, fędzikiem polecimy sobie właśnie na pod sklep. Zobaczymy, co mamy do zrobienia po prostu też. Zastanawiam się, może jakąś miksję byśmy wzięli. Jak już, mamy nawożenie. Same nawożenie, kultywatorowanie, które się totalnie nie opłaci w ogóle w farmingu, ponieważ za kultywatorowanie dostajemy bardzo mało pieniędzy. Nie wiem, czy coś się odświeży, czy się nie odświeży. Chyba się nie odświeży. Na chwilę obecną mamy głównie nawożenia. Dobra, to sobie misję odpuścimy. Lecimy fędzikiem po prostu pod sklep i kupimy sobie siewnik. Z drugiej strony jest jeszcze taka sprawa, że teraz na przykład siewniki z dodatkowym nawożeniem w pewnym stopniu tracą sens w momencie, gdy mamy dodany precision farming, ponieważ o wiele bardziej opłaci się rozsiewać nawóz po zasianiu. My też oczywiście będziemy testowali, tak jak mówiłem, na mapce Erlengrad. Pierwszy raz sobie przetestowałem na razie żniwa, jak to wygląda na tym sypie. Powiem szczerze, naprawdę grubo. Przetestowałem też właśnie wariant bez seasons i bez precision farming na owsie, na polu numer 25, z którego zebrałem 22 tony bez właśnie seasonów i precyzyjnego, a z precyzyjnym tam było około 34 ton, więc tak naprawdę możemy sobie powiedzieć, że zbieramy 50% więcej owsa. Nie w każdej uprawie jest tak samo, z tego co rozmawiałem z Cyberem, to tam prawdopodobnie wychodzi tak, że na niektórych jest to przyrost tam rzędu 20%, na właśnie tutaj na owsie jest bardzo dużo, bo aż 50%, więc owiec na precyzyjnym jak najbardziej się opłaci. My tutaj owsa w tym sezonie nie mamy, może sobie zaplanujemy na następny sezon jakoś owiec na którymś polu i zobaczymy, jak to będzie sypać. Pszenica i jęczmień, jak będzie, wiecie, jak sobie zdajecie z tego sprawę, to no one same z siebie bardzo dużo sypią tego zboża, więc myślę, że tutaj będziemy musieli naprawdę sporo się najeździć. No ale po to tutaj gramy, nie? Teraz tak, siewniki. Cholerka, który tutaj siewnik sobie wziąć? Ja rozważam właśnie tą tutaj starą, albo tego Amazona. Amazon jest 15-metrowy. Bo później te tutaj większe to już tak średnio. Powiem wam, tak. Myślę nad tym Amazonem. 224 tysiące, a stara... Amazon się składa troszeczkę fajnie i jest mniejszy, jak się złoży. Teraz sprawa jeszcze jedna. 420 kunia, 270 kunia. Szerszy siewnik umożliwia również spulchnienie gleby. Mi się wydaje, że te siewniki powinny mieć przypisane troszeczkę więcej funkcji. Na przykład właśnie przed tym, na przykład powinna być wykonana orka. Przed tym tutaj orka i on tylko tak jakby sobie wyrównuje przed zasianiem, a ten na przykład przed tym nie powinniśmy mieć orki. No sorry, ale siewnik jest bardzo zbliżony wielkościowo, a kurczę, różnica między zapotrzebowaniem na moc jest ogromna. Dlatego no tak jak mówię, my sobie kupimy Amazona, wtedy będę mógł chyba tak naprawdę każdym jednym swoim ciągnikiem sobie tutaj to ogarnąć. Amazon, 18 km na godzinę. To jest jego standardowa praca, no i zwiększymy sobie na 20, bo ja tutaj zadzwonię do firmy, żeby mi zrobili wzmocnione trochę leje, troszeczkę lepsze zawieszenie tutaj i takie tam pierdółki. Wtedy będę mógł jeździć troszeczkę szybciej, więc będziemy mieli 20 km na godzinę. Teraz sama pojemność tego siewnika to jest 8000 litrów, no i podejrzewam, że to będzie tam rzędu, powiedzmy, po dwie palety sobie kupimy nawozu i po dwie palety sobie kupimy nasion. Tutaj na miejscu od razu pypniemy i nawóz. Sól drogowa, wapno, worek z nawozem. O, wracamy do soli drogowej. To słuchajcie, ja nie wiedziałem, ale psiaki mają coś takiego. Tutaj nawiązanie do mojego Tytuska, pieska mojego.
Jest coś takiego w zimę, że pieski mają troszeczkę problemy z chodzeniem właśnie w momencie, gdy jest mróz spory i na chodnikach na przykład macie wysypaną sól drogową. Słuchajcie, warto jest sobie zabezpieczyć takich psiaków przed takimi rzeczami, ponieważ one potrafią dosyć dotkliwie odczuwać właśnie te skutki uboczne tej soli drogowej na chodnikach czy tam na drogach. No i najbardziej zalecana to jest chyba wazelina, z tego co się orientuję, żeby takim psiakom smarować te stópki wazeliną. Ponieważ jak te poduszki na mrozie im popękają, to ta sól potrafi być naprawdę mega bolesna dla nich. Także jeżeli macie psiaka, to jak najbardziej zachęcam do tego, żebyście o niego zadbali i postarali się o to, żeby go te stópki nie bolały. I wiadomo, można zastosować jakieś tam skarpetki czy cokolwiek takiego, ale myślę, że o wiele lepszym rozwiązaniem będzie właśnie, jeżeli posmarujecie mu czymkolwiek takim, żeby nie pękały mu te właśnie poduszki. Sam nie wiedziałem, do tej pory nie wiedziałem, naprawdę też z cytusem wychodziliśmy normalnie do tej pory. No ale teraz jak już tej soli jest troszeczkę nawalone na chodnikach i pewnego dnia właśnie szliśmy sobie na spacer, to łapkę jedno podniósł do góry i zaczął skamleć. No i zastanawialiśmy się właśnie, od czego to może być. Myśleliśmy, że może mróz, czy coś w tym stylu. Ale okazuje się właśnie, że no mróz to jedno, bo na mrozie mu pękają właśnie te poduchy trochę. A druga sprawa jest taka właśnie, że te poduchy pękają ze względu na to, dostaje się tam sól drogo. No i jak sami wiecie, sól na ranę trochę boli. Także jak macie pieska i wychodzicie z nim na spacer gdzieś tam na chodniki, gdzie jest wysypywana sól, to bardzo proszę, żebyście o to zadbali. Nie chcemy, żeby nasze pupile cierpiały przecież, nie? A my teraz zajmujemy się już rozsiewaniem tutaj właśnie jęczmienia na pole tak duże, że ja pierdzielę. Bo to nie jest jedno pole, to są trzy pola w jednym miejscu. Dwunastka nie jest jeszcze podpięta pod ten zestawik. Tak jak mówiłem, nie wiem, czy będę ją w ogóle podpinał. Mamy jęczmień, dobra. Temperatura sprzyja, ogólnie jest jęczmień i pszenica ok. Kukurydza będzie na 18, 19 i 17. No i do kukurydzy, do siewów kukurydzy mamy jeszcze trochę czasu. No i kukurydzę też myślę, że będziemy sobie rozsiewali na dwa siewniki, bo tak naprawdę, no mówię, tutaj jak takie duże gospodarstwo już jest, to chciałbym troszeczkę też zaoszczędzić na tym czasie. Na pracach pieniędzy mamy, więc co tutaj się będziemy szczypać. Teraz pytanie do was. Wymieniamy kombajn, wymieniamy tego John Deere'a, czy dokupujemy jakiś inny kombajn do niego? Jeżeli dokupujemy do niego jakiś kombajn, to napiszcie koniecznie w komentarzach, jaki ten kombajn miałby być. Tutaj zdaje się troszeczkę na was i na wasze propozycje, także macie tutaj w tym momencie bardzo duży wkład na to, jak będzie tutaj przedstawiało się dalsze gospodarstwo, czyli na żniwa kupujemy kombajn, czy wymieniamy ten kombajn. No jak kupujemy, to oczywiście kupilibyśmy jakiś tam też duży kombajn, wiadomo. Nie chciałbym, żeby te żniwa też trwały pół godziny, ale no na to wygląda, że po prostu będzie to troszeczkę szybciej szło i na tym mi też zależy. Bo no, tak jak mówię, gospodarstwa mamy duże i te prace trzeba powolutku zacząć przyspieszać. Myślę, że każdy tak robi. Ja tutaj ten czas też powinienem na 8, znaczy na 5-krotność ustawić. I staram się to robić i zazwyczaj zapominam, jak gdzieś tam przewijam jakiś czas i zatrzymuję, później to gdzieś mi to wylatuje z głowy. Na razie sobie będę tutaj obsiewał, myślę, że z dwie rundki tutaj dookoła zrobimy. Jak widzicie, w momencie, gdy mamy nawóz w siewniku, ten nawóz jest rozsiewany, ale on jest rozsiewany na takim poziomie, że trzeba później zrobić poprawkę będzie. I co do soi na Precision Farming, to na soję albo wam będzie dane rozsiać nawóz, albo nie rozsiejecie go w ogóle, ponieważ soja wymaga, z tego co się tutaj zorientowałem i moi widzowie, którym bardzo dziękuję, mi podpowiadali, to wygląda to sprawa następująco, że soja potrzebuje bardzo, bardzo mało nawozu i bardzo możliwe, że na precyzyjnym farmingu w ogóle nie będziecie mogli tego rozsiewać nawozu na soję. Ani w siewniku jak będzie, ani później po zasianiu nie rozsiejecie, bo taki przypadek mieliśmy właśnie na przykład na Świętokrzyskiej Wsi.
I właśnie tam jeden z widzów był. Dobry play, z tego co pamiętam. Pozdrawiam z tego miejsca. Jak oglądasz, to zostaw łapeczkę w górę i napisz w komentarzu, że widziałeś. On nam właśnie powiedział, że soja nie wymaga zbyt wielu nawozów. Wygląda na to właśnie, że precyzyjny farming uwzględnia rośliny i ich zapotrzebowanie na nawóz w momencie, gdy zasiewamy to na polu. Dlatego też jest tak, jak mówiłem, czyli w momencie, gdy sobie chcemy rozsiać nawóz, to powinniśmy to zrobić po zasianiu. Bo jak zrobicie to przed zasianiem, to ten precyzyjny farming, on nie wie tak naprawdę, co wy tu chcecie zasiać, co tutaj będzie, nie? No i on dostaje takie głupawki, może wam na przykład za dużo tego nawozu nawalić, albo za mało. Jak za mało, to pół biedy, ale jak będzie za dużo, to jest troszeczkę gorzej, nie? Także pamiętajcie, jak precyzyjny, to nawóz w siewniku ok. I siejemy nawóz po zasianiu, nie przed. Taka moja rada tutaj. Myślę, że się do tego zastosujecie w większości. Bo inaczej sobie troszeczkę możecie to spieprzyć, przynajmniej możecie sobie spieprzyć wydajność, jaką możecie osiągnąć z danego pola. Także pamiętajcie i miejcie to na uwadze w momencie, gdy gracie na precyzyjnym farmingu. Myślę, że tutaj na tym polu też sobie później puszczę pracownika mimo wszystko, bo nie mu tu zejdzie, a ja chyba mam jeszcze troszeczkę obrządzania zwierząt do zrobienia. To obrządki zwierząt właśnie w momencie, gdy mamy wszystkie zwierzęta na gospodarstwie. To jest właśnie coś, co też właśnie przemawia do mnie za tym, żeby zrezygnować niestety z tych koników, ponieważ mam tak, kury, mam owce, mam świnie, mam krowy i tego obrządzania tutaj jest naprawdę już całkiem sporo, dlatego z niektórych chciałbym zrezygnować. Myślę, że zrezygnujemy z tych koni i skór na razie, ponieważ no one są tak jakby... Kury to w ogóle nie wiem, czy to w ogóle ma jakikolwiek sens na sezonach i na precyzyjnym farmingu, ponieważ tych jajek znoszą strasznie mało, że no... Nie wiem, czy po jakim czasie to się zwróci po prostu, jeżeli byście chcieli na samych jajkach zarobić, bo wiadomo, że kury też można sprzedawać, ale no nie będzie tego zbyt wiele. To miejcie na uwadze. Myślę, że tam przez 4 lata taki mały kurnik by wam się zwrócił, ale to jest myślę, że troszeczkę zbyt odległa perspektywa czasu, jeżeli tutaj sobie gramy na farminga, nie? Zależy też od poziomu trudności, wiadomo. Mówię tutaj o poziomie trudności raczej łatwym. Więc tak, tutaj jęczmień, kukurydza będzie tam na tamtym dużym polu. W sumie to za bardzo nie mamy już jakichś tam małych pól. Rozważam, pamiętajcie też, że 10 mam w leasingu i 10 po zbiorach będę chciał odkupić. Więc 10 będzie musiała jakoś tam w jakiś sposób do mnie przywędrować, ponieważ nie chcę mieć pola w dzierżawę. No tam już właściciel tak naprawdę jest na wykończeniu. Mówił, że przydadzą mu się pieniądze. Także przejmiemy po nim schedę, że tak powiem. Co tam, jakieś tam drobne pieniążki się odkupi i tyle. Nie no, świruj oczywiście. Drobna ciekawostka to na niektórych polskich mapach dzierżawienie pól jest tak ustawione, że nie płacicie w ogóle za dzierżawę. Ja sobie tu pojadę chyba na wprost, żeby nie robić takich kurcze wywijasów. Jak pojadę prosto, będzie wygodniej. Bo tu i tak załapię. Chociaż no tak i tak w miarę prosto to nie wychodzi. Ale jest okej. Okay. Także tak, no siewnik kupiony, dwa będą zasiane obszary tak naprawdę, bo są połączone. No i jeszcze 12 zostaje, na 12 też trzeba będzie tam ogarnąć ten jęczmień. Można by się było skusić na przykład zasiać coś jeszcze innego, ale jednak myślę, że zostaniemy przy tym. Jak sobie dojadę tam do jednego z narożników, to sobie tutaj puścimy pracownika. Nawet możemy tu puścić chyba normalnego pracownika. Patrzcie, kurczę, tego nawozu mi tutaj troszeczkę sporo idzie i chyba mi go zabraknie nawet. To zrobimy tak, żeby... Całkiem dobry pomysł, Karol, z tym, że zatrudnisz sobie pracownika. Nie będziesz musiał zapełniać tylko nawozem. No i co, zobaczcie, na styk tak praktycznie. Tutaj do tego momentu sobie dojedziemy. Bo nawozu widać tutaj, w tym miejscu idzie naprawdę dużo. Dobra, kolega se tutaj będzie jeździł, a my zajmiemy się jeszcze, bo zastanawiam się, czy my nie mamy przypadkiem w fabryce ciostek za dużo ciostek. Mamy za dużo ciostek. Skoro mamy za dużo ciostek, to trzeba wziąć ciężarówkę, która stoi tutaj i ona jest już z przyczepą do przewożenia palet, jak najbardziej.
to sobie jeszcze skoczymy zawieźć i sprzedać te ciastka. Za ciasteczka oczywiście pieniążki są fajne, bo normalnie sama słodycz jak się sprzedaje te ciasteczka, więc kaszury jest na to całkiem sporo. Ogólnie jeżeli miałbym podsumować fabryki są spoko, ale cena za fabrykę jest za niska i mamy zbyt duży dochód z tych fabryk. Tak to mniej więcej się prezentuje. Ewentualnie jak proponowałbym rozwiązywać fabryki, to kosztami utrzymania tej fabryki. Powiedzmy, taka fabryka niech nas kosztuje kilka tysięcy dziennie. Wtedy by to obniżyło zyski z tych sprzedanych naszych towarów stamtąd, nie? Bo inaczej to jest, no, tak jak mówię, no jak widzicie, ja mam tutaj trzy fabryki i tak naprawdę gdybym się skupił tylko na krowach, bo mleko jest potrzebne do ciastek, na kukurydzy, na mąkę i na ciastkach, czyli no tutaj buraki byłyby też wymagane. O, w sumie możemy zabrać trochę cukru chyba nawet i tam zawieść. Tak też mi się wydaje. Palety były ostatnio? Chyba tak. Raczej palety. No i dobra. Mamy 10 palet cukru. Zawieziemy do produkcji ciastek. Sprawa jeszcze będzie taka, że mleko tu będę musiał dowieźć pewnie. Mleka też tutaj sporo idzie. Buraki też trzeba będzie później transportować do fabryki. Kukurydzy w silosie chyba nie mam. Całą kukurydzę wyrąbaliśmy chyba tam do tego, do produkcji mąki. Więc tak to wygląda. Szkoda też, fajnie by była opcja zrobienia sobie na przykład młyna. Mamy młyn i mąkę zawozimy na przykład do piekarni. Sprzedajemy, a z piekarni sprzedajemy sobie dopiero chleb. Taki coś na zasadzie takich firm jak jest z grupy Agras, nie? Czyli takie zależne punkty od siebie, które muszą ze sobą współpracować. Taki łańcuch produkcyjny, o tak bym to nazwał, no bo tak to się tak naprawdę nazywa. Że mamy po prostu rolnika, od którego... No dobra, te cztery palety na początku sobie zostawię, bo tutaj aż tyle tego cukru nie jest potrzebne, tak naprawdę. Halo, halo, widzieliście? Chciałem mi spaść dwie palety z cukrem. Nie ma tak łatwo. Gdyby, kurde, trawa lizana była. O, no normalnie, słuchajcie, jakbym sobie to wyliczył, nie? No full, elegancko. Teraz tak, zobaczymy sobie cenę za ciastka tak naprawdę, bo 2800 w Lidlu, a ciastka w Lidlu kosztują, nie da się ciastek w Lidlu sprzedać, elewator zbożowy wschodni. To jak się ciastek w Lidlu nie da sprzedać? Nie, no dobra, to jedziemy z tym wszystkim do elewatora, no kurde nie, bo za ten cukier to jest tak trochę, nie, no dobra, już pojedziemy do wschodniego elewatora zbożowego i tyle, no nie będę tutaj kombinował. Aż tak tutaj, wiecie, na widę nie narzekam. A zgodziłem się sprzedać sam, po prostu dzwonili do mnie też i mówią, kurde, przywieź tego cukru, bo naprawdę gorzką kawę, gorzką herbatę pijemy. Musimy coś mieć do posypania tam, do tej szklaneczki, nie? No to dobra, to im zawieziemy, nie? Ja nie wiem, czy im dokładnie chodzi o kawę i ten, czy oni coś, czegoś tam w gąsiorku nie robią i cukru tam chcą dosypać. Mniejsza o to, no poprosili mnie, to zawiozę, nie, ten cukier i tyle. I kurde, to jest to, czego bym też chciał w następnym farmingu, czyli kontraktowanie na przykład buraków, kontraktowanie ziemniaków, zbóż, owoców, warzyw. To by było naprawdę mega fajne, gdybyśmy mieli właśnie punkty takie skupu, gdzie możemy na przykład, mamy sezony dodane, okej. Okay. No i przychodzi pierwszy dzień wiosny, jedziemy sobie tam, kurczę, no i zakontraktujemy sobie 300 tysięcy litrów buraków po takiej cenie i cena na przykład tam, wiecie, taki kontrakt podpisujemy, że cena może się wahać. Może być niższa bądź wyższa, na przykład o 10%, w zależności od zapotrzebowania, jakie będzie, w momencie, gdy my mamy zbiory, to wtedy właśnie ta cena może się tam troszeczkę zawahać. I to by było coś, czego ja bym naprawdę sobie mega życzył w następnym farmingu. Jak zostawicie w cholerę łapek w górę, to może wreszcie ktoś to kuźwa usłyszy te moje prośby, które ja bym tam chciał, żeby zostały wprowadzone, bo to byłoby coś, co naprawdę wprowadziło mega duże urealnienie. Nie na takiej zasadzie, że mamy wysokie zapotrzebowanie, bo to jest z dupy wzięte. Chciałbym właśnie mieć możliwość kontraktowania tego, co zasiałem.
i sprzedania tego po prostu w jednym skupie, bez względu na to, czy gdzieś tam indziej jest wyższa cena, nie? No to po prostu mamy zakontraktowane, jak się nie wywiążemy, no to powiedzmy zostaje na nas nałożona jakaś tam kara, ale niech to będzie na takiej zasadzie, że będziemy mieć też taką tabelkę mniej więcej, ile jesteśmy w stanie wyciągnąć z naszego gospodarstwa, na przykład jak sobie pierdzielniemy wszędzie takie, nie wiem, buraki, nie? Że tam zbierzemy 1 000 000 ton buraków, no i okej, spoko, wszystko fajnie, to zróbmy tak, że zakontraktowane mamy 800 tysięcy litrów, no i te 200 tysięcy litrów to nie jest tak, że my nie możemy tego sprzedać, możemy to sprzedać jak najbardziej okej, tylko już na przykład za inną cenę, nie za tą cenę, którą sobie ustaliliśmy, tylko za cenę rynkową, albo gdzie tam nam pasuje, możemy to sprzedać takie, wiecie, niezakontraktowane, ale tak, żeby to nie leżało nam, nie zalegało. Ewentualnie jakoś to inaczej rozwiązać, to myślę, że tutaj twórcy gry mieliby też różne pomysły na to, żeby to załatwić, ale byłoby to spoko. Myślę, że każdy się ze mną zgodzi, że coś takiego, takie rozwiązanie byłoby naprawdę bardzo fajne w farmingu, no. To jest coś, co naprawdę bym chciał. Druga sprawa, to chciałbym mieć też możliwość na singlu, żeby to były inne gospodarstwa, wiecie? Troszeczkę inaczej to załatwić czasowo. Niech ten czas będzie na przykład cały czas na te 5 razy, okej, ale żebyśmy mieli tych rolników też innych tutaj, wiecie, że na przykład faktycznie, że jak kupujemy pole od Johna, no to ten John kuźwa tam na tym polu na przykład jest i my dojeżdżamy do Johna, hej John, czy ty kuźwa nie chcesz sprzedać tego pola? A John mówi, ty no chcę, akurat córka się żeni, nie chcę tam wyładować, chcę wyładować normalnie. No. Dobra. Nie wiem, co tam się odpaliło. I teraz tak. Do tyłu. Wyładujemy do tyłu. Te przyczepy się coś popieprzyły po którejś tam aktualizacji, więc no tak to wygląda. No i... Dobra, teraz się rozładowało. No, czyli stan mojego konta praktycznie o ten siewnik to się w ogóle nie uszczuplił, bo jak widzicie, no to zarobiliśmy dzisiaj w cholerę kasiury. Jeszcze tylko chcę zerknąć, ile mam mleka, bo już jakiś czas mleka od krów nie wywoziłem. 127 tysięcy litrów, a cena za mleko jest jaka? Jest dobra. Tylko jeszcze sprawa jest taka, a dokładnie jaka, czyli taka. Ile mam mleka tutaj? Pszenica. Cukru mamy tutaj. Łot cholery i jeszcze trochę. Dobrze, że da się to w ogóle wyładować, nie? W razie czego. Pszenicy też mamy tutaj troszeczkę. Właśnie, pszenica tu jest jeszcze potrzebna, więc okej. I mleka mamy 20 tysięcy litrów, więc myślę, że na razie tam wystarczy. A nasze mleko możemy jak najbardziej sprzedać, tylko że ja mam cysternę. I ja tego mleka sprzedawać tak nie będę, bo trzeba zapłacić za transport. Myślę, że mlekiem, jak i siewami kukurydzy zajmiemy się już w następnym odcinku. Jeżeli wam się podobało i zgadzacie się z moimi propozycjami, to oczywiście wiecie co robić. Łapeczka w górę, subskrypcja kanału i w komentarzu napiszcie swoje propozycje do kolejnej odsłony farminga. Trzymajcie się, pozdrawiam was. Do następnego. Hej!